droga poszła, czy ta kariera Banacha bardzo, poszła bardzo szybko. W 21 roku obronił pracę doktorską, w 1922 już obronił rozprawę habilitacyjną i został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kazimierza. W tym czasie też, kiedy on zostawał tym profesorem nadzwyczajnym, rozpoczynali jako studenci, czyli jak powiedziałem, to jest ta drugie pokolenie włoskiej szkoły matematycznej. Ci najgłośniejsi, czyli najważniejsi z tego drugiego pokolenia, czyli Stanisław Mazur i Stanisław Ulam. Obecność Banacha, te pierwsze publikacje, współpraca ze Steinhausem. Coś się nie... Spróbujemy inaczej. O. Spowodowało, że włoska szkoła matematyczna zaczęła być głośna, znana, bardzo rywalizowała z warszawską szkołą matematyczną, a później ją przebiła. Co spowodowało, że Lwów zaczął po prostu przyciągać matematyków. Przyjeżdżali matematycy najpierw oczywiście z Polski, później przyjeżdżali matematycy z całej Europy. Takim uhonorowaniem Lwowa jako miejsca, gdzie robi się wybitną matematykę, był właśnie pierwszy zjazd matematyków polskich, wolnej Polski, który odbył się we Lwowie w 1927 roku, gdzie przyjechali po prostu wszyscy, którzy byli wtedy ważni, a kolejną rzeczą, dzięki której Lwowska Szkoła Matematyczna zafunkcjonowała nie tylko w Polsce, ale także w Europie i świecie, to było pismo Studia Matematyka, które zaczęło się ukazywać w 1929 roku. To był szczególny rodzaj pisma. To był rocznik. Do końca II Rzeczpospolitej ukazało się tylko 8 numerów, 9 już w czasie pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa, ale te studia matematyczne były pismem, w którym zastosowano pewną metodę pozwalającą wyjść poza polskie opłotki, bo nie było wtedy oczywiście takich środków komunikacji jak dzisiaj, więc nierzadko polscy matematycy przekonywali się, że ich dowody, ich twierdzenia, do których doszli, które opublikowali w Polsce w jakichś polskich czasopismach, nagle w Europie ktoś 2, 3, 4 lata później też opublikował, ale opublikował to w czasopiśmie niemieckim, francuskim, szwajcarskim, czyli w czasopismach mających znacznie szerszy zasięg. I wtedy matematycy doszli do wniosku, no w sumie nie fajnie, tak, że ktoś, my jesteśmy pierwsi. Tutaj nawet nie ma mowy, niekoniecznie były to plagiaty, niekoniecznie ściągano te rozwiązania z polskich pism. Po prostu ktoś dochodził później w Europie do tych samych wniosków, no ale te twierdzenia były przypisywane uczonym właśnie niemieckim czy francuskim. Dlatego w tym piśmie Studia Matematyka na równych prawach ukazywały się artykuły w 6 językach. Po niemiecku, po angielsku, po francusku. Francuski był właściwie wtedy takim głównym językiem matematyków. Po rosyjsku i te artykuły w tych językach bez tłumaczenia. To był jeszcze ten piękny czas, kiedy uczeni znali po kilka języków obcych, więc nie było w tym problemu. I te studia matematyczne były rozsyłane do wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I po prostu w ten sposób ugruntowywała się wiedza i sława o lwowskiej szkole matematycznej. Już nie można było zaprzeczyć temu, że lwowscy uczeni gdzieś byli pierwsi. I teraz dochodzimy do miejsca, które stało się legendą lwowskiej szkoły matematycznej i dało nazwę księdze, która też przeszła i
do historii nauki i przeszła do anegdoty. To była kawiarnia szkocka. Kawiarnia szkocka w tej kamienicy po Państwa prawej stronie na Placu Akademickim róg Fredry. Dzisiaj to jest dalej róg Fredry i... Szewczenki. Proszę? Prost Szewczenki, prospektu Szewczenki. Tak, Plac Akademicki nazywa się prospektem Szewczenki. I dalej ta kamienica istnieje w takim dokładnie kształcie, w jakim jest. Przez cały okres sowieckiej Ukrainy tam były różne rzeczy. Był bar mleczny, była restauracja. Jak Ukraina się wyzwoliła, no to podobnie jak w Polsce najlepsze lokale zajmowały banki, więc były tam dwa różne banki na przestrzeni kilkunastu lat, ale od 3 lat tam jest znowu kawiarnia szkocka. Jak będą Państwo w Lwowie, można pójść pod ten, dokładnie do tej kamienicy i tam wejść do kawiarni szkockiej. Ukraińcy trochę już oswajają tę polską historię, przestają ją ukrywać. No, jakby zaczynają być świadomi, że to jest po prostu historia ich miasta. Rozumiem to, bo akurat myśmy we Wrocławiu też mieli z tym problem. Też mieliśmy przez jakiś czas problem. Wydawało się, starsze pokolenie generalnie nigdy nie zaakceptowało tego, że to jest ich miasto. Potem kolejne pokolenia już po prostu są u siebie. Uznając, że okres niemiecki to jest po prostu normalny okres historyczny w ich mieście, natomiast to jest miasto, gdzie pochowani są ich dziadkowie, pochowani są ich rodzice. To jest po prostu nasze miasto i my we Wrocławiu już nie mamy żadnego problemu z przeszłością, z niemiecką przeszłością Breslau. Ukraińcy jeszcze ten problem mają, ale oswajają tę historię Lwowa, stąd kawiarnia szkocka już istnieje, można tam zjeść potrawy nazwane nazwiskami lwowskich matematyków, można usiąść pod portretami wiszącymi Banacha, Steinhausa, Ulama, można kopię księgi szkockiej poprosić. No właśnie, księga szkocka, ale jeszcze to słowo o kawiarni szkockiej. Kawiarnia była miejscem, używając dzisiejszego języka, miejscem kultowym. To znaczy to było miejsce, gdzie przychodzili profesorowie uniwersytetu, przychodzili studenci, zakochane pary, przychodzili dziennikarze tworzący program kabaretowy Wesoła Lwowska Fala, czyli ze Szczepciem i Tomciem. No i przychodzili matematycy. Przede wszystkim przychodził Banach, a ci, którzy chcieli rozmawiać z Banachem o matematyce, musieli przychodzić też. I tam odbywały się trwające czasami wiele godzin, a czasami najdłuższa trwała 17 godzin, jak napisał we wspomnieniach Stanisław Ulam. Matematyczne dyskusje, kiedy zbierali się tam matematycy. Stanisław Ulam, wspominając te spotkania w szkockiej, napisał, że intensywność myślenia przypominała tych dyskusji matematycznych, przypominała to, co działo się później w Los Alamos, kiedy pracował nad projektem Manhattan. To też pokazuje skalę i jakość tych ludzi, bo przy projekcie Manhattan na 40 uczonych pracujących nad budową amerykańskiej bomby atomowej było 20 noblistów i 20 prawie noblistów, którzy się gdzieś tam na rozmaitych etapach o Nobla ocierali. No i Ulam był w tej drugiej 20 akurat i on właśnie porównał to, co się działo w szkockiej z tym, co działo się później w Los Alamos. Jedna z tych sesji trwała ponad 17 godzin. Ulam napisał, że dla ludzi z zewnątrz, którzy siedzieli w tej szkockiej i przyglądali się dyskutującym matematykom, to oni czasami wyglądali na niespełna rozumu, bo tak siedzieli przy tym stoliku,
Czasem milczeli godzinę, półtorej godziny, dwie godziny i nic nie mówili, patrzyli na siebie, patrzyli, byśmy powiedzieli dzisiaj, wgapiali się w siebie, wlepiali ślepia w siebie. I nagle po tych dwóch godzinach, kiedy wyobrażam sobie, gdzieś przelatywały iskry tych genialnych myśli, ktoś wyrzucał z siebie jakieś matematyczne twierdzenie, zapisując je, zresztą nie było przecież tablicy, tam nie było papieru, zapisując je na marmurowym blacie stolika, przy którym siedzieli. No i to był dramat, bo potem działo się to, co się zwykle w takich momentach dzieje. Matematycy zadowoleni z tego, że coś wymyślili, pojawiło się nowe, ważne matematyczne twierdzenie popychające matematykę do przodu, szli do domu, a przychodziły panie sprzątające z mokrymi ścierkami i zmywały po prostu te marmurowe blaty i tyle też było z tych twierdzeń. Na początku pierwszym pomysłem, jaki zastosowano, chcąc ratować ten, to o tym powiem za chwilę, to co widać, to jest fragment Księgi Szkockiej, o tym będzie za moment. Pierwszym pomysłem na to, żeby ratować to, co na tych marmurowych blatach zostało zanotowane, był taki. Dziekan Wydziału Matematyki umówił się z właścicielem Szkockiej, że stolik, przy którym pracowali matematycy, pracowali, pili rozmaite trunki i kawę, rzadko jedli, będzie po prostu odstawiany pod ścianę. Panie sprzątające nie będą go tykać, rano będą przychodzili studenci, będą spisywać wszystko, co jest na tych blatach namazione i dopiero wtedy będzie stolik mógł być posprzątany. No, ale to się też średnio sprawdzało. I wreszcie przyszedł dzień założycielski w pewnym sensie dla legendy. Dzień 17 lipca 1935 roku, kiedy Lucja Banachowa, żona Stefana, przyniosła do kawiarni księgę. Kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo księga, to jak to brzmi, to ja sobie wyobraziłem, że to jest coś oprawione w skórę, być może z żelaznymi okuciami, zamykane na klamp, na kłódkę. No, księga, taki inkunabuł średniowieczny. Księga była banalnym, stustronicowym zeszytem kupionym w sklepie z materiałami piśmiennymi za 2,50 przez Lucję Banachową. Przyniesiona tam została. Wręczona płatniczemu, który pobierał pieniądze za spożyte trunki w Szkockiej, z zaleceniem, że ma wydawać księgę każdemu matematykowi, który poprosi. No i wtedy, od momentu, czyli od 17 lipca 1935 roku, już pomysły matematyków nie ginęły. Nie ginęły pod mokrymi ścierkami pani sprzątających. O, to jest od tego momentu, już 17 lipca 1935 roku, już zostały pierwsze wpisane do Księgi Szkockiej. Steinhaus mówił problematy. Steinhaus w ogóle był przywiązany, o tym jeszcze za chwilkę powiem, do elegancji językowej. Problemy to brzmiało zbyt banalnie, więc były wpisywane problematy, zadania, informacje o tym, nad czym matematycy pracują, z czym nie mogą sobie poradzić, a ponieważ to było też grono lubiące się zabawić, były tam wpisywane zadania dla kolegów, takie, żeby spróbowali je rozwiązać. I były też tam nagrody, o czym za chwilę powiem. To jest jeden z takich problematów, które wpisał Steinhaus. Jeden z prostszych, bo znaczna większość tych wpisywanych rzeczy to zawiera mnóstwo równań i zapisów matematycznych nieczytelnych dla zwykłego człowieka, natomiast ten pewnie odnoszący się do Stefana Banacha, który palił jak lokomotywa. Studenci na Uniwersytecie Lwowskim wówczas mówili, że jak chce się ustalić, gdzie przebywa akurat profesor Banach, należy mocno wciągnąć powietrze i z zadymem papierosowym, to wtedy się na pewno trafi w miejsce, gdzie siedzi Banach. Nawiasem to informacja dla wszystkich palących, no, to go zabiło. I ten
jeden z problemów, pisanych przez Steinhausa brzmiał właśnie tak, jak jest tutaj na tym obrazku napisane. Pewien mężczyzna używał dwóch pudełek zapałek, wyciągając zapałki na chybił trafił. Po jakimś czasie okazało się, że jedno pudełko jest puste. Więc jakie jest prawdopodobieństwo, że jeśli w obu pudełkach na początku było tyle samo zapałek, czyli liczba K, liczba N, to w momencie, kiedy w jednym tych zapałek zabraknie, to z jakim prawdopodobieństwem można obliczyć to, ile zapałek jest jeszcze w drugim pudełku. Tak się bawili. No właśnie, to jest to o czym Państwu mówiłem, to wspomnienie Ulama o tym, jak nieprzytomnym wzrokiem wpatrywali się w siebie, debatując w szkockiej nad problemami matematycznymi. Powtórzy się ten rysunek za chwilę. Tak wyglądał ten rysunek w kolorze. O. A tak wygląda na okładce książki. Taka autopromocja przez moment świetny. Rysunek wydaje się, że jest z epoki, ale nie. Rysunek został wykonany przez grafika na potrzeby książki, ale już po otrzymaniu go doszliśmy z wydawcami do wniosku, że w sepi po prostu będzie wyglądał lepiej. Chyba wygląda lepiej. Zadania, które matematycy wpisywali do księgi szkockiej, czyli do tego zwykłego zeszytu, były opatrywane nagrodami dla tego, który to zadanie rozwiąże. I te nagrody bywały najróżniejsze. Proste zadania, czyli można sobie wyobrazić właśnie takie zadania, które, jak to Steinhausa cytowane, to była jedna kawa, jedno piwo, za trudniejsze 5 piw. Co dziwne, 5 kaw nie. Natomiast 5 piw owszem, co myślę, że panowie rozumieją dlaczego. Ale były tam też właśnie obiad w restauracji najlepszego lwowskiego hotelu George, ale też fondę w Genewie, ale też nagroda, która przeszła do anegdoty, żywa gęś. Za problemat wpisany przez Stanisława Mazura w 1936 roku do księgi szkockiej Mazur obiecał temu, który to zadanie rozwiąże, żywą gęś. To zadanie czekało na rozwiązanie 36 lat. Dopiero w 1972 roku szwedzki matematyk Per Flo rozwiązał ten problemat postawiony przez Mazura. Znaczy, wcześniej do Mazura zgłosił się jakiś matematyk amerykański, który mówił, że rozwiązał i że wie. Mazur poprosił o ten dowód rozwiązania tego problemu, zapoznał się z nim i powiedział, no jeżeli ten pan matematyk jeszcze będzie potrafił udowodnić, czy to jest prawdziwe rozwiązanie, to on jeszcze konia ofiaruje do tego, bo to nie jest prawdziwe rozwiązanie. No więc rozwiązanie czekało na... ten problem czekał na tego, który naprawdę rozwiąże. Stało się to po 36 latach. Stanisław Mazur, Państwa na tej stronie, jeszcze wtedy żył i rzeczywiście w Warszawie w 1972 roku przed kamerami telewizji fleszami fotoreporterów została wręczona ta żywa gęś panu Enzlu. Tylko potem zrobił się problem, bo się okazało, że szwedzkie przepisy sanitarne nie pozwalają wwozić żywych zwierząt z innego kraju. Tego gęś została zjedzona w Warszawie w dobrym matematycznym towarzystwie. To jest taki rysunek, rysunek z epoki pokazujący mniej lub bardziej udanie, ale Stefana Banacha i tę część rozrywkową debat matematycznych, które się tam odbywały, bo Banach jako człowiek z ludu miał bardzo mocną głowę i no, Steinhaus nie miał w ogóle wątpliwości co do tego, bo Steinhaus prawie w ogóle nie pił, ale inni, którzy próbowali stanąć w szranki ze Stefanem Banachem pod tym względem, no,
przegrywali tę walkę. No, a tak wygląda ta kamienica z kawiarnią szkocką we Lwowie dzisiaj, aczkolwiek to na dole jest jeszcze bank, a nie kawiarnia szkocka. Ale kamienica wygląda pięknie, jest wyremontowana, naprawdę chodząc po Lwowie warto o to miejsce zahaczyć.